Polecam też uprawianie parolotniarstwa, jest to naprawdę super sport. Borykamy się z dostępnością wody na tym osiedlu. I tu my sprzedajemy takie produkty z Kaukazu. Karkonosze Open, tak one się nazywały, to organizuje akurat strona czeska, czeska liga parolotniowa. Skąd oni się tu wzięli w ogóle? Było tak, że akurat tak się złożyło, że warunki na tą górę były idealne, żeby rozegrać jedną konkurencję. To były zawody na zasadzie typowego ścigania się, czyli po prostu zawodnicy muszą do wyznaczonej godziny wystartować. O godzinie 13, dajmy na to, jest start wyścigu i do tej pory muszą się wszyscy znaleźć w powietrzu, żeby równo wystartować na wyścig. Mamy zaznaczone trasy, bo przed całym wyścigiem jest tak zwany briefing. Sędzia zawodów ustala do warunków pogodowych panujących trasę, jaką będziemy lecieć. Tam gdzieś w okolicach Trutnowa była meta. A tutaj, jeżeli chodzi o parolotniarstwo, my nie używamy żadnego silnika, to latamy jak szybowiec, czyli wykorzystujemy prądy wznoszące termikę, która nas po prostu utrzymuje. Teraz na tych zawodach Karkonosze Open były rozegrane właśnie tylko dwie konkurencje. Jedna właśnie teraz w sobotę na naszej górze Rudnik w Kowarach, a dzisiaj się odgrywają kolejna konkurencja z Czarnej Chory. Mamy taki plan z kolegami reaktywować zawody rangi FI 2, czyli zawody takie ogólnoeuropejskie, można powiedzieć, że światowe, jakby się dobrze poszło, które się nazywały Dolnośląska Liga Paralotniowa i chcemy wrócić jakby z tą inicjatywą zawodów tutaj do Kowar, ponieważ no Kowary słyną z paralotniarstwa, można powiedzieć, zapoczątkowo paralotniarstwo i nasze startowiska, Wołową Górę czy Rudnik, były burmistrz Kowar Marek Iruska. Mamy tych startowisk w obrębie 50 km, właściwie dużo, z 5-6 tych startowisk na każdą siłę i na każdy kierunek wiatru. Polecam też uprawianie parolotniarstwa, jest to naprawdę super sport, genialny sport, gdzie można się naprawdę zrelaksować, wychillować w powietrzu, świat z góry wygląda zupełnie inaczej. Szanowni mieszkańcy Kowar, od kilku tygodni, dokładnie od początku czerwca, tak naprawdę najbardziej od 21 czerwca, borykamy się z problemem braku wody. Brak wody najbardziej odczuwają mieszkańcy Wichrowej Równi, pozostali mieszkańcy w mniejszym zakresie. Przez ostatnie 6 lat podejmowaliśmy bardzo dużo różnych działań zmierzających do rozwiązania problemu braku wody na terenie miasta. Najważniejszym było wykupienie ujęcia od szpitala na Wojkowie. Ujęcie na Wojkowie Górne jest całkowicie wyschnięte i wykupienie ujęcia na dole spowodowało, że możemy tą wodę przetransportować do ujęcia górnego i dlatego już w tym roku mieszkańcy Wojkowa nie odczuwali problemu braku wody. Jestem mieszkańcem osiedla Wichrowa Równia. Może nie mieszkam tutaj od początku powstania tego osiedla, ale mieszkam 18 lat, więc pewną opinię na temat dostępności wody w tym rejonie mogę wypowiedzieć. Każdego lata, bardziej suchego, borykamy się z dostępnością wody na tym osiedlu. Ja nie mieszkam jeszcze na wysokiej kondygnacji, więc ta woda u mnie jest i lepszej jakości, i lepszego ciśnienia, ale każdego roku tej wody brakuje i każdego roku jest reglamentacja tej wody. Następnie wystąpiliśmy do Nadleśnictwa Śnieżka z wnioskiem o wydzierżawienie około 450 metrów kwadratowych powierzchni, gdzie moglibyśmy wykonać odwierty próbne dla dwóch studni głębinowych, które docelowo, jeżeli potwierdziłaby się jakość i ilość wody, moglibyśmy wprowadzić do naszych wodociągów, przez to ujęcie Kowary średnie, dolne dostałyby wodę i problem dla miasta Kowary zniknąłby na długi okres czasu całkowicie. Problemem jest to, że Nadleśnictwo Śnieżka, teren, o którym mówimy, tak zwany teren wodonośny, został wydzierżawiony spółkom, które miały postawić wyciągi. Spółki niestety od dłuższego okresu czasu nie realizują planu, do którego się zobowiązały, przez to między innymi występuje problem wody. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale było takie ustalenie, że zostanie wybudowany na Kowarach średnich duży zbiornik wody i duże ujęcie wody. W zimie spółki miały korzystać z tego ujęcia do naśnieżania stoków, latem
miasto miało korzystać z tej wody i miało być to zabezpieczenie dla naszego miasta. Inwestycja nie została zrealizowana, ona jest odciągnięta w czasie. W międzyczasie miasto sprzedało też swoje udziały spółce. Na dzień dzisiejszy miasto nie ma tam swoich udziałów i nie ma wpływu na działanie spółki. Jestem po ustaleniach z właścicielami, jak i również z głównym projektantem właśnie od wody i czekam na decyzję z ich strony, żebyśmy mogli te odwierty wykonać. Państwo zwracają nam uwagę, że jeżeli odwierty wykonamy, to tam jest akurat parking. Miasto ma grunty zamienne, ale miasto też może poza odwiertami te zbiorniki przesunąć trochę w inny teren i najprawdopodobniej pozwoli nam to rozwiązać problem. Jadę do wojewody na kolejne rozmowy w sprawie pomocy województwa dla miasta w związku z brakiem wody, ale w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Problem wody to nie tylko Kowary, ale również pozostałe gminy związkowe. W związku z tym chcemy zrobić pilotaż wodny na ten obszar. Problem tak naprawdę występuje w zmianie klimatu, w tym, że nie ma opadów w górach, bo gdyby góry były namoczone i mogłaby ta woda spływać do naszych ujęć, to w tym momencie nie mielibyśmy problemu. W dniu jutrzejszym mam spotkanie z kolejną firmą, która ma dokumenty na stare studnie poniemieckie, głębinowe. Niemcy korzystali z tych studni. Najprawdopodobniej będzie możliwość odtworzenia tych studni i będziemy mogli rozwiązać problem. Nie jest to problem, który się pojawił dzisiaj. Około 20 lat temu powstawała spółka KSWiK i przejęła całą gospodarkę wodną i kanalizacyjną w mieście. Od tego czasu chyba nie zrobiono niczego w zakresie wybudowania nowych ujęć wody. Czyli funkcjonujemy na tych ujęciach wody, które były 20 i 40 lat temu, bo też pamiętam okres sprzed 40 lat, kiedy z tego samego ujęcia wody również jej brakowało i z moim świętej pamięci tatusiem musieliśmy jeździć wózeczkiem do jednego z rolników, aby pobierać od niego ze studni tę wodę. I tak się chyba właściwie dzieje do dzisiaj, tylko że zamiast tego mojego wózeczka jest samochód, który dowozi wodę do ujęcia wody przez KSWiK. Pana nowe jest, po prostu żywy dwór, krąży wokół mnie piękności śnianych ruch. Drodzy Państwo, znajdujemy się obecnie na Kowarskiej Starówce, gdzie trwają stragany lokalnych produktów czesko-polskiego pogranicza. Zapraszam serdecznie do godziny 17 na występy muzyczne, warsztaty rękodzielnicze nie tylko dla najmłodszych, a również na stoiska z przeróżnego rodzaju rękodziełem, a także wyrobami spożywczymi. Dzisiejszy dzień już trwa, natomiast ostatnia, trzecia edycja Kowarskich Straganów już niebawem, 1 września na Kowarskiej Starówce od godziny 11 do godziny 17. Życzę miłego popołudnia, które na pewno takie będzie, a to za sprawą dobrych humorów. Lawenda Nogoldzą przyjechała z Gryfowa Śląskiego. Jesteśmy już tu po raz kolejny na straganach kowarskich. Bardzo się cieszymy za zaproszenie, bo dzięki temu możemy zaprezentować swoje produkty. Przywieźliśmy do Państwa przeróżne smakołyki. Na przykład przywieźliśmy oksymel, który jest na odporność, na bazie octu z chrzanem, imbirem, czosnkiem, kurkumą, miodem. Jak również kampuchę, która jest super na wątrobę, na jelita, na żołądek. Dzisiaj zapraszamy na warsztat tatuaże botaniczne. Bardzo ciekawy warsztat, którym zamieniliśmy sztuczne brokaty na proszki ziołowe i sproszkowane minerały. Taki naturalny tatuaż ma trwałość około 3 do 5 dni. I tutaj proszki ziołowe, takie jak zmielony rumianek, malwa,
czy na przykład ananto spokojnie utrzymują się na skórze i dzieci mogą naturalnie się bawić. Dzień dobry, jesteśmy z Oszłej Doliny. Zapraszamy dzisiaj na Kowarskie Stregany. Robimy warsztaty z wykonywania zakładek metodą dekupaż. Zapraszamy wszystkich do Oszłej Doliny, zapraszamy na zajęcia ze zwierzętami, jak również na nowo otwarty tor do hobby horsing. Dzisiaj głosujemy na takie kategorie, które wyszły nam w badaniu diagnozy potrzeb mieszkańców Kowar i potrzeb młodzieży. Dzisiaj pokazujemy i wyniki badań, ale równocześnie głosujemy już na te kategorie, na które wskazali mieszkańcy. My badamy, a kto będzie realizował jakie przedsięwzięcie, no to nie zależy tylko od nas, dlatego że tu są takie rzeczy jak chociażby dostęp do wody albo skatepark. No, niektóre rzeczy są możliwe do zrealizowania przez lokalne stowarzyszenia, ale jakieś poważniejsze sprawy, no to są zadaniem samorządu. Przyjeli jsme z Prahy, máme Kowary rádi, jako známe Kowary. Kowary jsou moc hezký jako město. No. Já jsem tady po druhý, no a žena tak po čtvrtý, řekl bych. No. Jsou tady strašně příjemní lidi, takový prostě mají dobrou energii. Jestem z Azerbajdžánu, z Kavkazu. I tu my sprzedajeme taky produkty z Kavkazu. To možno tu zobaczyć. Je halva bez cukru, daktylami slodzona. Є різні такі слодичі турецькі, локум називається. Найсмачніший, я ще повім, то є сок з гранату, толчений нажимно, з Азербайджану. То є не з порошку, не з концентрату, безпосередньо вичисканий, без жодних консервантів. Дуже правдивий сочок. Z Městského muzea ve dvoře Králové nad Labem, kde máme expozici textilního tisku, a tak jsme vám přivezli na ukázku textilní formy, kterýma se tiskne na modrou lávku bílou barvou. Je to workshop do 5 hodin, se tady u nás můžete zastavit a přijít si natisknout svůj vlastní krásný brousek, no, třeba takovýhle, ale vám se povede určitě mnohem lépe. Ahoj přátelé, přijeli jsme za vámi z Vrchlabí. Představuji vám Institut spolupráce, který podporuje naše přátelství Kovary, Vrchlabí, už nám funguje mnoho let a budeme podporovat spolupráci nejen škol, seniorů, ale i dalších neziskových organizací.